Ale gówno. Cześć i czołem. Z tej strony The Crazy Rafik. A to jest drugi tutorial z Giants Editora. Zapraszam. W kolejnym, czyli dzisiejszym odcinku zajmiemy się menu kontestowym. Tak to się chyba profesjonalnie mówi. I mamy tutaj tak, file new. No to rozpoczynamy nowy projekt, ale ja raczej z tego nie korzystam, bo raczej wczytujemy jakiś model albo mapę. Open. No tutaj możemy otworzyć jakiś inny model. Reload. To nam przeładuje całą mapę albo moda, zależy co edytujemy. Reload and optimize. To w sumie to samo co reload, z tym, że pewnie tam coś nam, nie wiem, optymalizuje, jak sama nazwa mówi. Save, no to chyba nie muszę tłumaczyć, zapisujemy. Save, a zapisujemy jako, czy na przykład w odrębnym modelu. Import, tu jest importowanie modeli. O tym więcej powiem w późniejszych poradnikach. Tak samo o eksportowaniu. Preferences, tutaj nawet sam nie wiem. Szczerze mówiąc, pierwszy raz chyba od kiedy użyłem Giantsa zaglądam w to okienko, także na razie za dużo wam o tym nie powiem. I recent files, czyli ostatnio używane. Taka mała łatka, jeżeli ktoś na przykład wie coś, czego ja nie wiem, no to będzie mi miło, jak mi w komentarzu napisze, bo wiadomo, ja nie jestem alfą i omegą, no i wszystkiego na pewno o Giantsie też nie znam. Nawet ostatnio starałem się trochę pokombinować i więcej go zrozumieć. No nic, lecimy dalej. Edit, undo, czyli cofamy nasz ruch. Działa także Ctrl Z, ale nie zawsze, także się tym nie sugerujcie. O tym też będę jeszcze mówił w których sytuacjach to nie działa. Redon, czyli do przodu. Clear History, czyli żeby nie będziemy chyba cofać ani do przodu dawać już ruchy. Tak mi się wydaje, czy tego nie używam. Replace. Tutaj mamy takie ciekawe narzędzie. Ja pokażę. No, pokażę to może na płocie. Czyli załóżmy ten skrawek sobie usunę. I teraz tak. Jak to zrobić? Nie, źle zrobiłem. Wróć. Tylko go ja bym chciał sobie przesunąć gdzieś tutaj, żeby było widać różnicę. I obrócić. Teraz model, bo to jest narzędzie do zamieniania i model, który chcemy zamienić, ładujemy jako pierwszy, o ile mi się nie porąbało jeszcze, i model, którym chcemy podmienić, jako drugi, czyli klikamy powiedzmy na ten skrawek płotu, klikamy replace with, czyli zamienić z. Ja sam często miałem problemy, żeby to zapamiętać, ale już teraz mi się wkuło, że cel to jest to, co chcemy zamienić i w drugiej kolejności to, co chcemy włożyć w to miejsce. Keep user attributes i keep physics attributes. Tutaj są haczyki odnośnie tego, czy chcemy, aby dany model zatrzymał te swoje wartości atrybutów, no. Czy chcemy z tego przenoszonego modelu to zaimportować. Tutaj akurat odznaczam to, ponieważ chcemy właśnie z tego drugiego zazwyczaj. Przecież w przypadku płotu no to nie ma znaczenia, bo tutaj nie ma jakichś tam atrybutów wpisanych. Klikamy replace. I w tym momencie ten płot nam się zamienił. Tego nie widać, bo musiał coś innego kliknąć. No ale załóżmy, klikamy sobie ten płot. Klikamy load i kliknę sobie to. Klikamy, czyli jakieś tam wapno. Klikam sobie replace. I co się stało? Widzę jakiś cień jest. Oj. Terajo. Sprawdźmy, gdzie nam to wywaliło. Aha, okej. To się po prostu źle zrotowało. O tym zaraz też... nie, o tym jeszcze dzisiaj nie powiem. Ale powiem odnośnie
rotowania się przed indeksów i tak dalej w późniejszym czasie. No ale jak widzicie, operacja zakończona pomyślnie, był płot. Chcieliśmy ten płot zamienić z tym wapnem, zaznaczyliśmy, klikamy replace i w ten sposób zamieniony mamy, tyle że on powinien być w ten sposób. O, czyli zaptowany o 90 stopni. Co mamy dalej? Mamy cut, czyli wycinanie, copy, kopiowanie, paste, wklejanie, delete, usuwanie i duplicate, czyli powielanie. Powielanie, czy tam duplikowanie się przydaje często, powiedzmy jak robię drzewa. Zaznaczam sobie drzewo i tylko wystarczy, że robię Ctrl-D i już sobie przesuwam kolejne gdzieś tutaj, załóżmy Ctrl-D tutaj. W ten sposób. I to jest bardzo szybko idzie. Bardzo dobre narzędzie. Nie musimy wiele razy wrzucać tego modelu, importować na mapę. Dalej mamy Move to Camera. Co to jest? Tego Fizmacentu rzadko używam. A służy to do tego, że kiedy mamy zaznaczony model, klikając Ctrl F, ten model się w naszą kamerę jakby wkleja. A kamera jest to, co oglądamy na mapie. I to się wkleja nam w naszą kamerę. I ostatnia opcja z sekcji Edit to jest Interactive Placement. To jest bardzo superancka opcja, o której się dopiero dowiedziałem chyba robiąc w połowie, będąc robienia Górali V2, a ta opcja była już kupę czasu wcześniej. Ta opcja służy do tego, aby mając zaznaczony model, klikamy Ctrl-B i wtedy klikając miejsce, gdzie chcemy, ten model nam się pojawia, możemy go nawet przesuwać jeszcze. I puszczając, on nam w tym miejscu zostaje. Także to jest bardzo porządna opcja, polecam ją. Mamy dalej Create Transform Group. Tutaj tworzymy jakby grupę indeksów. I teraz takie sprostowanie, żeby nie było niejasności. Indeks to inaczej jest każdy plik wrzucony na mapę, jakby każdy obiekt. W sumie obiekt, no bo nie wiem jak to inaczej nazwać. Model, obiekt, coś w tym stylu. To jest indeks. Tutaj są indeksy, one są jakby kolejno numerowane. I klikając Create Transform Group, na samym dole stworzy nam się nowy jakby taki folder, w który możemy wklejać modele albo coś grupować. Na przykład mamy 20 drzew, nie chcemy, żeby one tu jedno po drugim było, no to zaznaczamy je wszystkie i wklejamy w ten Transform Group. Teraz będziemy się trochę tu wiązały te poradniki, bo to jedno nawiązuje do drugiego często, no ale przedstawię wam otwierając okno Attributes. Mając zaznaczony ten transform, w tym miejscu możemy zmienić jego nazwę, powiedzmy na drzewa wysokie. Tak jakoś, no nie wiem na czemu, no wysokie. Zatwierdzając enterem, ten transform group zmieni naszą, tą swoją nazwę, no i dzięki czemu jakoś będziemy mieli przejrzyście i będziemy się mogli połapać, jak będziemy mapę robić, żeby syfu nie było. No ja jak widzicie, mam styl robienia mapy totalnie nieporządkowy, gdzie mam wszystko bez jakiegokolwiek porządkowania zrobione. Ale jeżeli ktoś chce być dokładny, no to może sobie porządkować. Ja akurat mam czasami ciężko cokolwiek znaleźć. Lecimy dalej. Mamy tworzenie światła. No w tym akurat na mapie nam się to nie przyda, bo mamy już światło jakby z góry. Ale na przykład kiedy wchodzimy w model i kiedy ten model, no, kiedy nam się ten model odpali, no to tam przeważnie jest ciemno, czyli klikając Ctrl-L nam się rozjaśni i będziemy przynajmniej widzieć ten model. Dalej, Create Camera. Tutaj mamy tworzenie kolejnej kamery. Przy robieniu mapy, no to niespecjalnie jakaś przydatna funkcja, no bo wystarczy nam jedna kamera do operowania po mapie. Na przykład tworząc kamerę. Trochę teraz zajmuję, bo strasznie przy nagrywaniu mi komputer lami. O, teraz stwarzając kamerę, mamy do wyboru tą kamerę, na której są aktualnie i możemy przeskakiwać pomiędzy kamerami. Jak widzicie, wyrąbałem je pod mapą, to są współrzędne 000 na pewno.
i możemy bez problemu przemiędzy tymi kamerami nawigować, ale to nie jest przydatna funkcja przy robieniu mapy. Prędzej, kiedy przy ciennikach chcemy jakieś kamerki dodać. Dalej, create audio source. Tutaj tworzymy dźwięk i tworząc taki dźwięk chwileczkę. O. I teraz musimy zaznaczyć nasz plik WAV. Ja tego nie będę robił, bo nie mam takiego pliku tutaj w zanadrzu. No ale kiedy mamy jakieś tam, nie wiem, jakieś odgłosy czy coś, no to zaznaczając i importując ten plik, tworzy nam się taki navigation mesh. Ja może zaprezentuję jeszcze odnośnie ustawień. To sobie podarujemy, bo to będzie za długo. Jeszcze mamy create spline, czyli tu tworzymy naszą jakby nić, w cudzysłowie, po której będzie się poruszała mleczarka albo pojazdy. I mamy navigation mesh, czyli to jest teren, po którym chodzą nasze zwierzęta. I odnośnie ustawiania tych nav meshów, no to będzie także osobny poradnik. Myślę, że na ten poradnik już wystarczy, aby wam nie zapaplać w głowie. Dziękuję za obejrzenie do końca i trzymajcie się do kolejnych poradników. Zostawcie komentarz, ewentualnie jak się pomyliłem, to poprawcie mnie i jakieś tam swoje wskazówki możecie mi pisać. Także dzięki serdecznie i do usłyszenia w kolejnych materiałach.